Cześć, witam wszystkich. Zgodnie z obietnicą chciałbym dzisiaj tutaj zademonstrować Wam przygotowanie figurek żołnierzy niemieckich na potrzeby dioramy Smoleńsk 1941. Udało się je przygotować i niniejszym to czynię, to znaczy przedstawiam Wam to, jak je sklejałem, malowałem, no i ogółem cały ten proces zobaczcie zresztą sami. Zapraszam bardzo serdecznie na część zasadniczą mojego wideo. No dobrze. Tutaj widzicie właśnie zestaw z CMK. W założeniu do FAMO, jak informuje nas opis. Niemniej uznałem, że będzie też idealny do tankietki. No i jak widzicie, taki krótki inbox. Pokażę Wam teraz po kolei elementy tego zestawu. Trzy kostki wlewowe, trzy figurki. A zatem po prostu popatrzcie. Wygląda na to, że jakość jest naprawdę niezła. No i tak by to one wyglądały, więc teraz trzeba odciąć część od kostek wlewowych i obrobić je, co jest dość proste. Wystarczy użyć skalpela, nie potrzeba niczego więcej. Jak widać, żywica jest dość miękka. Sklejanie figurek w całość przebiegało, jak widzicie, z pewnymi problemami. Wygląda na to, że klej cyjanoakrylowy nie bardzo je łapie, ale może to ja coś źle zrobiłem. Ostatecznie udało się je skleić w całość i mogłem przejść do kolejnego etapu, czyli do żołnierzy z Italerii. Zestaw piechoty niemieckiej z II wojny światowej, jak widzimy, naprawdę niezłej jakości, mimo że w założeniu wargamingowy. Trzeba przyznać, że figurki są lepsze według mnie przynajmniej niż te z FTF-a. FTF, no chociaż FTF ma różną jakość, ale tutaj detale są jakby bardziej wyraziste. Tutaj je oczywiście oczyściłem i odciąłem niektóre kończyny tymże Niemcom, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Przepraszam, nie chcę nikogo urazić. Chodziło oczywiście o to, aby zmienić ich położenie. I tutaj również przyklejałem je klejem cyjanoakrylowym, ale również klejem typu Wicol, który okazało się świetnie działa w takich sytuacjach. Jedyne, na co trzeba uważać, to na to, aby dokładnie oczyścić je z
resztek szwu łączącego formę, znaczy szwu łączącego formę, szwu po łączeniu formy, w sensie śladu po tym. Temu z kolei wyciąłem karabin maszynowy. Będzie osobno w innym odcinku pokazany. A teraz malowanie. Na początek wszystkie figurki dostały czarny podkład z One Shot Primer z Amomiga. No po to, żeby wszystko już było akrylowe na tym etapie, żeby niczego nie mieszać. A kolejną farbą użytą był Feldgrau. No tu akurat dla wojsk pancernych z Vallejo, ale on się niewiele różnił od tego, którego używała piechota, a może nawet był ten sam. Zresztą wiadomo, że to różne odcienie były. I na to naniosłem spaktry, kolor Feldgrau, ale taki szary, popielaty. I udało się nawet uzyskać ten ciekawy kolor takiej mieszanki, ni to szarej, ni to zielonej. Kiedy to już zostało zrobione, zacząłem malować detale. Jest tutaj taki fragment z malowania. Niestety mój sprzęt uległ awarii i w ostatecznym efekcie tych detali nie ma zbyt wiele. No ale co tam się udało uzyskać, to wam teraz tutaj pokazuję. Oczywiście wszystkie informacje będą też pod filmem, w sensie będzie tam lista farb, łoszy, no ogółem tego co potrzebne. No i cóż, potem modele zostały pomalowane błyszczącą farbą, bezbarwnym lakierem i na to naniosłem czarny wash z oil brushera, który ładnie wypełnił zagłębienia i nadał im kontrastu tym figurkom. Potem naniosłem lakier matowy.
No i jeszcze później trochę poprawek było. Poza tym pomalowałem na kolory metaliczne, stalowe, guziki i parę innych detali typu klamry od pasów, a na kolor gunmetal, jak nie trudno się domyślić, elementy uzbrojenia. Te oczywiście, które były metalowe. Z tym, że no cóż, nie jestem tutaj jakimś mistrzem malowania. Jeśli miałbym się porównywać do malarzy, to chyba jakiś Piotr Michałowski. W każdym razie takie, powiedzmy, rzeczy nie do końca grubo ciosane, ale też nie mistrzostwo świata. No dobrze, to teraz dwa zdjęcia na dwóch różnych tłach. Oczywiście to nie jest koniec, bo wiadomo, że jeszcze przy ustawianiu na dioramie pewne zmiany pewnie zajdą. No i potem moje podsumowanie odcinka. No i to tyle na ten moment, co się tyczy figurek. A co będzie później? No, będziemy kontynuować, więc pewnie, a może nie pewnie, tylko plan jest taki, żeby w kolejnym odcinku zabrać się za przygotowanie podstawy dioramy. Jak poprzednio, myślę, że i tym razem nie będę się zbytnio spieszył, ale też nie będę za bardzo zwlekał, bo jak wiemy, bo zapowiadałem, różne ciekawe rzeczy czekają w kolejce, no ale oczywiście sam ten pomysł z dioramą też wydaje mi się niezły. No i cóż, bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, łapki w górę, kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, wszelką pomoc i wszelkie wsparcie. Bardzo Wam za to jestem wdzięczny. Cieszę się zawsze, że tą formułę mogę na końcu powiedzieć, za to, że zawsze tutaj jesteście obecni i za to, że zawsze mnie tutaj wspieracie. Bardzo, bardzo jeszcze raz Wam dziękuję. No to cóż, dzięki, trzymajcie się, cześć!